koszulki, moje kochane pszczelarze i ci inni. Poniedziałek, kolejny week vlog. Nie wiecie, co się stało, ale wam opowiem. Wstaję sobie rano, patrzę. A patrzcie, jak to tu jest, nie? Ja sobie myślę, o co tu chodzi w ogóle, nie? Ja też nie wiem, jak to się stało. No. Także wiecie, normalnie szoku doznałem. Olga normalnie w tym przychodzi na śniadanie. A ja nie wiem, o co, come on. Skąd ona się tu wzięła w ogóle? Skąd ty jesteś, kobieto? Skąd on? Nie, wywalili mnie z Polski, powiedzieli, że już mają mnie dosyć, że muszą odpocząć, więc... Aha, i postanowiłaś, że ktoś cię przygarnie w Irlandii, Wilczy bilet dostałam, musiałam się po prostu wytransportować, także słuchajcie, będę pasożytem przez kilka dni tutaj, właśnie piję sobie kawkę, tak. Jemy jeszcze urodzinowe ciacho. Tak, urodzinowe ciacho jeszcze coś zostało. Który operator pił sam. Tak, nie, piekłem sam. Ja nie kupuję, ja piekę nie. sam. Nie. Także tak, Olgę mamy na kilka dni, przyleciała nas odwiedzić i przy okazji zahaczy o paradę. Jeszcze dziewczyna u nas nie była w tym czasie, kiedy jest parada Świętego Patryka, zobaczy, co tu się dzieje normalnie. Będę rozdziewiczana. Tak. Także siedzimy sobie, kawkę pijemy i tak dzionek leci, jesteśmy już po pracy. Także... Co mu przeszkadzasz? Chodź. Chcesz pomakać? Nie, Kuby nie chcę widzieć. No. Jesteśmy na misji specjalnej. Tak, wszystkie wasze życzenia. Tak. Aby to piwo wypite poszło mi w cycki. Stało się faktem. Poszła tak. Mi fiszbina. Tak, idziemy ratować fiszbiny. Więc idziemy do penisa po staniory. Bo nie mam w czym cycków nosić, no. No, niestety. No. Za dużo piwa. No to wszystko wina Guinnessa. Ja mówiłam, żebym już tego Guinnessa nie pił. Tak, bo jeszcze wszystko było dobrze, jak było tyskie, tak. Ale jak już zaczęła pić ten... Guinnessa to już było... Poszła fiszbina i pofrytka. Także musimy skoczyć do penisa, żeby oglądać fiszbinki. Witamy wieczorową porą. A skoro wieczorowa pora, czas na rozrywkę. Namówiłem Olgę oczywiście. Nie namówił, tylko mnie zmusił, bo powiedział, że będę spała na balkonie, jak tego nie zrobię. Do potyczki w różnych grach. Także jeżeli macie ochotę sprawdzić, jak Oldze poszło i mi w potyczkach, zajrzyjcie na mój drugi kanał, czyli na Play for Fun. Link znajdziecie pod filmikiem. Tak, bądźcie świadkami mojej porażki. Nie będzie tak źle. Będzie fatalnie, już wam to mówię, ale na pewno będzie uba w popachy. Tak, będzie wesoło. Także... Zapraszamy. Happy St. Patrick's Day! Hej! Zobaczcie, jaką mam koszulkę! Do you feel lucky, pig? Jak ty mówisz do widzów w ogóle, wiesz co? Ale ja mówię im, jaki tu mam napis, nie? A, no do chyba, że tak, to na prawie cytatu jesteśmy. Tak. Do you feel lucky, pig? My będziemy dzisiaj zielone i odpimpowane, tak. Ale to teraz jeszcze tego nie zobaczycie, bo na razie to wygląda jak kupa nieszczęścia. Na razie jesteśmy przed śniadaniem, tak. I wybieramy się do centrum na paradę, mamy się spotkać z Asią, ale jeżeli chcecie zobaczyć, co się działo i w ogóle, to zapraszam was na kanał Agi, tam będzie cały vlog z Dnia Świętego Patryka. Tak, zielone piwo będzie się lało, tak więc zapraszamy. A jak nie zielone, to whatever. Będzie się lało. Dobra, my lecimy jeść śniadanko i za chwilę będziemy wychodzić. Tak, dotarliśmy do domu po paradzie. I co? Teraz siedzimy na kanapie, każdy odpoczywa, każdy zmęczony. Dziewczyny w kuchni urzędują, robią bajgle. Mała aktualizacja. Dziewczynom tak się spodobało granie na Kinectie, że postanowiły zagrać razem. Kupić swoje. Ja jestem zmachana generalnie, nie wiem jak się nazywa. Sorry, ale to ja myślałam coś, że jest run for us, run! Nie wiem o co chodzi, bo generalnie ja nie musiałam biegać. Ja wiem o co chodzi. No. O to chodzi, że ja dzisiejszego treningu nie zrobię, no bo tutaj jestem, więc to mi kazało biegać. I się nabiegałam. No. Dziewczyny zagrały w baseball i zagrały w narty, jeździły na nartach, tak. Także zaliczyły dzisiejszy trening. Zmęczone na piątkę z plusem. Tak jest. A jeżeli chcecie więcej zobaczyć, to Play for Fun i tam zobaczycie wszystko. Prawie przynajmniej. Prawie większość. Tak, bo ten operator sobie z Joanną tutaj zrobili dogrywkę, tak. Wiecie. Było zajedwabiście. A następnym razem Agę muszę wyciągnąć tutaj.
No to już się. Słuchajcie, to się czekajcie, a ja powiem. Jak będzie 1000 lajków w górę, to Aga wystąpi. Także ciukujcie do góry, bo Aga musi wystąpić. Tak to jest, człowiek wraca z pracy i normalnie nie wie, co tu się dzieje. Nawet śmieci nie są wyniesione, ja tego nie rozumiem w ogóle, co tu się dzieje. Olga, co się dzieje? Cieszę się, że mieszkanie wywietrzone, że żona otworzyła okna na oście, już nie masz, wiesz, Szakiry w powietrzu. To tu była jakaś Szakira? Co się tu działo? O, siostra, nie to siostra. No, ja tam nic nie wiem. Rano wstałem, opuściłem ten lokal, nie wiem, co tu się działo. To właśnie dlatego, że opuściłeś, to nie wiesz. No ładnie. Zostawić dwie działochy w domu. No jest. Znaczy, ja miałam iść do pracy. No ty miałaś iść do pracy, no ale ja co? Ja wstałam normalnie do pracy. A ty kochanie, wstałaś? O 11. No. A o której się jeździ do pracy? Po 8? Dobra, nic, czas na kawkę. Czas na kawkę, kawka, kawka. Cicho. Piosenka dla Oli. Chodź pokażę ci koszulkę. No chodź zrobimy to. Wieczorek, a tu praca w re. Widzicie tam co się z tyłu dzieje? Nagrywki. Ja dzisiaj mam akurat wolne. Olga nagrywa. Będziemy, co tam kręcicie? Będziemy z Agą nagrywać coś, czego jeszcze na polskim YouTubie nie było, także po prostu koniecznie musicie to zobaczyć, bo jeszcze nie nagrałyśmy, ale już czuję, że będzie niezły fan, także polecam. Będzie grubo. Także filmik będzie u Olgi na kanale, także zaglądnijcie wkrótce. Witam wszystkich w ten mglisty poranek na Dublin Airport i niestety musimy pożegnać de Oleska. Ja nie wylecę w tą mgłę. Taka mgła, mleko normalnie, nic nie widać. Zasięg jest może 15 metrów. Masakra. Oni tak. Się tam w tej Warszawie nie radzą, a ja nie wylecę po prostu. Tak. Mówię wam, że jakiś dramat. No, ja przyjechałem odtransportować Ole i co? Żegnamy się, było bardzo, bardzo miło, bardzo fajnie, no ale niestety, no, wszystko co dobre szybko się kończy. Ale nie umieram. Ale tak, może w krótkim czasie się zobaczymy, także zobaczymy, czas pokaże. Jak się zobaczymy, to się zobaczymy. Tak, damy radę, no. Ja teraz zabieram się za przygotowanie filmików do wrzucenia na YouTube. Mam 3 filmiki w sumie, z dziewczynami ponagrywałem trochę. Na Play for Fun. Jeżeli macie ochotę, to zaglądnijcie. Pierwszy filmik już jest dostępny. Link znajdziecie pod spodem. No i co? Tego vlogaska będę musiał jeszcze przerobić. Aga ma filmiki do przygotowania, także pracujący piąteczek nie czeka. Agi też pracuje. Także do następnego filmiku. Trzymajcie się.